Jesteśmy tutaj naszego partnera na badaniach diagnostycznych przedsezonowych. Aktualnie badamy tutaj siłę obręczy biodrowej, mięśni kurczowo-goleniowych oraz obręczy barkowej. Badania mają za zadanie tak naprawdę sprawdzenie ewentualnej asymetrii wykluczenia w przyszłości potencjalnych kontuzji u zawodników. Takie testy podobają mi się ze względu na to, że po prostu można sprawdzić dysproporcje mięśni i na tej podstawie przeciwdziałać kontuzjom w przyszłości. Także to jest bardzo ważne i cieszę się, że takie coś jest. Możemy od razu wyczytać ewentualne właśnie asymetrie siły mięśniowe zawodników. Najważniejsza tak naprawdę jest asymetria. Różnic między lewą a prawą stroną, ponieważ w sporcie dążymy tak naprawdę do symetrii i to powinno być zachowane w każdym naszym ruchu. Natomiast w przyszłości, gdy będziemy powtarzać cyklicznie badania, pozwalają one nam analizować postępy zawodników w treningu.